prawdopodobnie za swój samochód zapłacę wielokrotnie więcej niż on jest wart. I to nam teraz serwuje Unia Europejska, to nam serwuje Krajowy Plan Odbudowy i to nam serwują politycy, którzy za wszelką cenę chcą te pieniądze pozyskać. I z perspektywy zwykłego Polaka ja za te pieniądze dziękuję. A kupiła pani samochód, który jest wart poniżej 500 zł? Drodzy Państwo, jakiś czas temu, kilka tygodni temu, rozmawiałem z panią Ewą Zajączkowską-Hernik z Konfederacji, a także z Maciejem Gdulą, wówczas działaczem lewicy, publicystą, z którym wiele razy potykałem się w różnych programach publicystycznych, stąd się też nie najgorzej znamy. Natomiast dzisiaj Maciej Gdula jest w nowej roli wiceministra edukacji i puścimy Państwu ten program, ponieważ obecny wiceminister edukacji narodowej, bardzo ważna osoba, bo pamiętajmy, jak ambitne są plany, które są zapowiadane przez obecny rząd w stosunku do edukacji, a także jak duże są spory między koalicjantami co do poszczególnych rozwiązań. Więc możemy zobaczyć, jak obecny pan wiceminister co opowiadał, nie wiedząc, że jeszcze będzie ministrem. Zapraszam serdecznie. Dobry wieczór Państwu, a ze mną Ewa Zajączkowska-Hernik, no, niedawna kandydatka Konfederacji, dziennikarka, publicystka i niedawny kandydat lewicy, profesor socjologii, dziennikarz, również publicysta, Maciej Gdula. Tak się te role zaczynają nam przekładać wszyscy. No, by można powiedzieć, porządkować. Wybory coś rozstrzygnęły. No, na przykład dobrze, my nie idziemy do Sejmu, będziemy. Ale dalej mamy dziennikarski dryk. Współczuję. Uczciwie mówiąc, tak patrząc po waszych formacjach, to wolałbym was niż niektórych z waszych kontrkandydatów i generalnie rzecz biorąc postaci w Sejmie, ale może ja w takim razie nadrobię i za 4 lata stworzę swoją jakąś własną formację i też zostanę politykiem. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że możemy coś doradzić. Ja mogę zostać politykiem, ale tylko pod warunkiem, że będę liderem politycznym, a później dyktatorem. Inaczej. Panie redaktorze, każdy dziennikarz jest na swój sposób politykiem, nie oszukujmy się. W pełni się z tym zgadzam. Najgorzej, jak ludzie ukrywają i duszą w sobie poglądy i udając obiektywnych, a tak naprawdę kipią żółcią. Ale my dzisiaj nie o tym. Donald Tusk był niedawno w Brukseli odblokowywać KPO, no ale niezależnie, czy to w ogóle nie jest takie trochę dziwne, że właściwie rządzi jeszcze stary rząd rozlicza budżet, równocześnie Donald Tusk jako, no, prawdopodobny, ale jeszcze wcale nie stuprocentowy, bo rozmowy na opozycji trwają. Jedzie do Brukseli i ogłasza, że odblokowuje KPO i właściwie no tak nie wiadomo do końca, co z tym zrobić. Czy to nie jest taka trochę dziwna sytuacja? Nie wiem. Mnie się wydaje, że to jest spełnienie tej obietnicy, która padła podczas wyborów. Donald Tusk powiedział, że pojedzie do Brukseli jak najszybciej odblokowywać KPO. No i właśnie to zrobił. Gdyby tam nie pojechał, to moim zdaniem byłby bardzo krytykowany właśnie dlatego, że obiecanki, cacanki, a po wyborach zajmuje się rozdzielaniem ministerstwa, a nie załatwianiem pieniędzy dla Polski. Więc moim zdaniem on po prostu chce pokazać, że po pierwsze, że mu zależy na tych pieniądzach i że jest w stanie je dla Polski zdobyć, a po drugie, że no, dzisiaj to on jest jedynym kandydatem sensownym, pewnym opozycji na premiera. No i te dwie sprawy, moim zdaniem, całkiem sprawnie sobie załatwił tą wizytą w Brukseli. Że inna zupełnie sprawa jest taka, że my zapominamy, czym jest Krajowy Plan Odbudowy. To jest pożyczka, to są dotacje i pożyczki, które Polska dostanie i które miały zostać przeznaczone na to, by odbudowywać gospodarkę po pandemii COVID-19. No, na gospodarce, jako na żywym organizmie, został przeprowadzony swoisty eksperyment. Można to porównać do takiego bardzo dużego błędu medycznego, kiedy w 2020-2021 niektóre sektory gospodarki zostały po prostu zamknięte. No i teraz środki KPO miały być tymi pieniędzmi, które pomogłyby tej gospodarce się po pandemii odbudować. Wiemy, że wiele branż do tej pory jeszcze nie odbudowało się po pandemii. No, jechałam taksówką tutaj, no to chociażby wiemy, że taksówkarze mają bardzo duży problem, ale to jest jedna z branż. Natomiast, no,
I z tym KPO to jest kwestia bardzo mocno polityczna, no bo przychodzi Donald Tusk, tak? Donald Tusk będzie, jest tym potencjalnym premierem, czy kandydatem teraz na premiera, no i okazuje się, że jego możliwości są tak duże, że w Trymiga odblokowuje środki z Krajowego Planu Odbudowy, a z trzeciej strony jeszcze, jak sobie zobaczymy, co się kryje za Krajowym Planem Odbudowy, jakie podatki, czy jakie kamienie milowe będziemy musieli zrealizować, no to ja bardzo dziękuję za te pieniądze, bo od 2024 roku chociażby wchodzi podatek od aut spalinowych. Nie wiem, czy mamy tego świadomość, czym to się będzie wiązało, ale wszyscy Polacy zapłacą podatek, którego stawka bazowa teraz mniej więcej jest podawana w wysokości 500 zł, ale to zależy od tego, jak stary jest samochód, no i jaką ma klasyfikację, jeśli chodzi o spalanie i tak dalej. Mówimy oczywiście o benzyniakach i o dieslach. No i im starszy samochód, im gorsza klasyfikacja w tej klasyfikacji euro od euro 1 do euro 6, tym większy ten podatek będzie. I okazuje się, że na przykład ja, jeżdżąc starym samochodem, który kupiłam sobie celowo jako świeży kierowca, żeby nauczyć się jeździć po polskich ulicach i tak dalej, nie marnować pieniędzy, prawdopodobnie za swój samochód zapłacę wielokrotnie więcej, niż on jest wart. I to nam teraz serwuje Unia Europejska, to nam serwuje Krajowy Plan Odbudowy i to nam serwują politycy, którzy za wszelką cenę chcą te pieniądze pozyskać. I z perspektywy zwykłego Polaka ja za te pieniądze dziękuję. A kupiła pani samochód, który jest wart poniżej 500 zł? Ja powiedziałam, że 500 zł to jest bazowa... To jest bazowa stawka, a w różnych obliczeniach ten podatek może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. No dobrze, ale te pieniądze też mają zadziałać w gospodarce z KPO. No, część zostanie, politycy położą na tym swoją rękę, więc część zostanie oczywiście przywłaszczona przez polityków, rozdysponowana w zależności od tego, gdzie jest lepiej ulokowany elektorat, bo pamiętajmy, że za chwilę są wybory do Europarlamentu i jakby to, że teraz Donald Tusk zostanie premierem, to jest ciąg przyczynowo-skutkowy i pewien ciąg wydarzeń politycznych, który ma też na celu ułatwienie całej Unii Europejskiej nowelizację traktatów unijnych. To, że Donald Tusk teraz zostaje tym premierem i będzie miał znaczący wpływ na polską politykę, tylko i wyłącznie ułatwi Unii Europejskiej właśnie chociażby zmianę w traktatach, a pieniądze z KPO rozdysponowane w odpowiedni sposób, jeżeli uda się je pozyskać, spowodują, że być może Koalicja Obywatelska, czy złożona jeszcze koalicja z Lewicy, z PSL-u, z Trzeciej Drogi, wygra eurowybory. No i wtedy już w ogóle będzie bardzo ciekawie. Ale jeszcze przy okazji pana odpowiedzi, miały być słupy milowe. Te słupy milowe, punkty, jakieś ważne rzeczy związane z praworządnością, nieprawdopodobnie skomplikowane, to wszyscy przyznają, które miały być zmienione i w wyniku tego zostanie odblokowany KPO. Tymczasem Donald Tusk pojechał i cały czas mówi, a to ja pojechałem, mam z nimi dobre układy, my się tam dobrze znamy, to ja załatwiam. No nie, trochę nie. Specyficznie wygląda to odblokowywanie tej praworządności. No nie, to zacznę rzeczywiście od tych kamieni milowych. Donald Tusk nie powiedział niczego takiego, że kamienie milowe, sorry. Tak, że nie dostaniemy, że dostaniemy pieniądze, bo ja zostałem premierem. Tak, ja obiecam, że tam jestem Nie, powiedział coś takiego, że nie będzie musiał być zrealizowany do końca proces legislacyjny, żeby te pieniądze zostały odblokowane. To jest właśnie to samo, tylko innymi słowami. Zobaczymy, co zrobi Unia Europejska, bo Unia Europejska blokowała te pieniądze ze względu na to, że Polska naruszała praworządność. No, jeżeli teraz Polska nie zmieni... Wiadomo, że ta władza ma zupełnie inny stosunek do praworządności i będzie starała się naprawić to, co poprzednia władza napsuła. Ale ja tutaj bym nie przesądzał, że samo przyjęcie na przykład nowej ustawy czy nowych regulacji w ogóle przez Sejm odblokuje automatycznie środki. I tutaj myślę, że jest w ogóle przestrzeń, żeby szukać porozumienia z prezydentem, bo i prezydent, i premier Morawiecki chcieli odblokowania KPO. Bo wiedzą, że to jest 250 miliardów dla Polski, częściowo pożyczek, ale częściowo bezzwrotnych po prostu sum, które są przeznaczone na różne kwestie, na przykład na budowę i modernizację szpitali powiatowych. Nie wiem, Konfederacja nie chce tego zrobić. Nie chce pewnie zielonej transformacji. Tam też są pieniądze na zieloną transformację. Nie możemy, na mieszkania na wynajem. Rozumiem, że chcecie ratować pewnych sektorów, wyłącznie mieszkania na własność, sektory. Ale tam no są bo jeżeli my mamy zrealizować lewicę, masę... Na przykład tanie mieszkania na wynajem. Tam są pieniądze na to, więc to są pieniądze. Ja
też trochę się tak ze zdziwieniem przysłuchuję temu, co pani mówi na temat tego, że to są pożyczki. No, mówicie, że jesteście tak za przedsiębiorczością i tak właśnie przedsiębiorców wspierać. Przedsiębiorcy też biorą pożyczki. Panie, jesteście za własnością. To znaczy, chcecie, żeby ludzie brali pieniądze na kredyt. Ale pan skrupulatnie nie mieli w ogóle pojęcia. To są kredyty. Dajmy odpowiedzieć. Ale to ja tylko sprecyzuję jeszcze, panie redaktorze. Konfederacja mówi, nie, jesteśmy przeciwko pożyczkom. No ale właśnie bycie przedsiębiorczym to jest branie pożyczek. Czy Konfederacja jest przeciwko... Własność, to własność jest na kredyt. Na kredyt. Proszę dać odpowiedzieć. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, działania wykonane przez rząd, szczególnie przez ministrów Szumowskiego i Niedzielskiego w trakcie pandemii, to był eksperyment na żywym organizmie, jakim jest polska gospodarka. Doprowadzenie do tego, że część przedsiębiorstw upadło, przecież do pierwszej połowy 2023 roku ponad 100 tysięcy przedsiębiorstw po prostu zawiesiło swoją działalność, to jest właśnie efekt tego, co się stało w trakcie pandemii, gdzie te przedsiębiorstwa zostały, ich produkcja, czy ich działalność po prostu została wstrzymana na czas bliżej nieokreślony. No ale wielka ilość przedsiębiorstw, tarcz, które została tarcz i tak dalej, i tak dalej. Mimo różnych tarcz antykryzysowych i tak dalej, część przedsiębiorstw po prostu upada i to jest nieuniknione. I nie bierze się kredytu, jeżeli pan mówi o tych przedsiębiorstwach i zaciąganiu pożyczek, no to przede wszystkim kredyty bierze się na ustalonych warunkach, a my nie wiemy, na jakich warunkach zaciągamy pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. No nikt, kto jest zdrowy na umyśle, nie weźmie kredytu, nie sprawdzając uprzednio warunków, no bo nagle się okazuje, że po pierwsze to są kredyty, oczywiście, no, z uwagi na to, że to jest pożyczka, więc będziemy musieli ją oddać z pewnym procentem, nie wiemy jeszcze jakim. No i kolejna sprawa, sama realizacja masowej ilości kamieni milowych, na którą godzili się chociażby premier Mateusz Morawiecki i o której powiedziałam dosłownie przed chwilą. Przecież ludziom przestanie się opłacać jeździć samochodami, ich nie będzie stać. Ale być może i tak o tym wszystkim nie będziemy my decydować, ponieważ Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego zarekomendowała zniesienie zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej w kilkudziesięciu obszarach i przeniesienie kompetencji państw członkowskich na poziom Unii Europejskiej w takich sprawach jak ochrona środowiska, czyli najważniejsza sprawa, i bioróżnorodność, czyli najważniejsze rzeczy, które zawiera KPO, ale także zaleciła też rozszerzenie unijnych kompetencji, między innymi w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej Andrzej Krajewski napisał bardzo dokładną, szczegółową analizę tego, co się z tym, jak będzie mogą wyglądać dalsze losy tego rozporządzenia. Wygląda na to, że to nie są żarty. No, tutaj kluczową sprawą oczywiście było odejście od kwestii możliwości weta zgłaszanego przede wszystkim przez mniejsze kraje. I on opisuje dokładnie ścieżkę, jaką w ciągu kilku lat, jak szacuje 3-4 lat, już prawdopodobnie w nowej kadencji Europarlamentu, zostałoby to wdrożone. Zachodzi istotna obawa, że tak naprawdę państwa, obywatele państwa poprzez demokratyczny głos przestaną mieć nad tym państwem kontrolę. Bo w tym momencie głosujemy jako Polacy, możemy być zadowoleni albo nie, ale głosujemy na swoim terytorium, na to, co się w Polsce będzie działo. W tym przypadku ten głos będzie należał do pewnego rodzaju układu europejskiego tak naprawdę. No, ja bym zaczął od tego, dlaczego w ogóle pojawiają się te zmiany, bo one są odpowiedzią na bieżące wyzwania, przed którymi stanęła Unia Europejska, między innymi jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. No jeżeli chodzi o na przykład zniesienie zasady jednomyślności w polityce zagranicznej, to chodzi o to na przykład, żeby Węgry nie mogły blokować sankcji nakładanych na Rosję. Z tego co pamiętam, Francja i Niemcy miały bardzo poważne problemy z pomaganiem tej Ukrainie. Niemcy nie chcieli wysyłać sprzętu, na co Ukraińcy zwracali uwagę od samego początku, łamali wszystkie te obietnice związane z wysyłaniem sprzętu, a prezydent Macron podejmował kolejne inicjatywy pojednawcze i wykonywał kolejne telefony do Władimira Putina, dzięki czemu, które stały się bohaterami rozlicznych memów. Tak, ale panie redaktorze, wtedy mówiliśmy, gdzie jest Unia, gdzie jest wspólna polityka, gdzie jest jedność. Musimy jasno odpowiedzieć Putinowi, nie dla agresji. To teraz szukanie odpowiedzi, bo to jest też początek dłuższego procesu. Jednocześnie pojawiają się na przykład w tej przestrzeni, powiedzmy, dyskusji o Unii Europejskiej propozycje tego, żeby zróżnicować w ogóle reguły w ramach Unii Europejskiej. To jest moim zdaniem dużo ciekawsza kwestia niż znoszenie zasady jednomyślności, bo pojawiają się te na przykład propozycje niemiecko-francuskie, żeby stworzyć kręgi.
Tak, żeby były państwa, które są w ścisłym kręgu i są państwa, które są gdzieś na obrzeżach. Panie profesorze, wie pan, jak to brzmi? Wiem. To jest, moim zdaniem to jest niebezpieczne. To brzmi jak północna półkula i południowa półkula. Myślę, że to jest niebezpieczne dla Polski, bo może być też stworzyć taką szarą strefę właśnie Unii B, Unii gorszej jakości, Unii mniejszego bezpieczeństwa. Moim zdaniem nam powinno zależeć na tym, żeby Unię zachować jako spójny projekt, nawet jak tam... Ale będzie to projekt niemiecko-rosyjski. Niemiecko-francuski, przepraszam. Rosja jeszcze nie... Gazowo, jeżeli wrócimy do gazu, przejęzyczenie freudowskie, jeżeli wrócimy do kwestii Nord Streamu 2, to i niemiecko-rosyjski. Ja bym powiedział tak, na pewno jest nam potrzebna dobra dyplomacja. Tej dobrej dyplomacji nie mieliśmy przez 8 lat, bo nawet jak się popatrzy na te głosowania, niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do Fit for 55, tak, możemy być na dwóch różnych biegunach, ale jeżeli byśmy mieli dyplomację, która realizuje jakąś polską wizję, którą ten rząd miał realizować i to miał być sprzeciw wobec Fit for 55, to ponieśli klęskę, bo nie byli w stanie zmobilizować innych krajów do tego. Ale Mateusz Morawiecki Fit for 55 podpisał. Później deklarację, to było inne głosowanie. Jak pani budowę Stanów Zjednoczonych Europy? Wzmocni nas to i nasze bezpieczeństwo? Na pewno nie wzmocni naszego bezpieczeństwa, ale to też nie wzmocni naszej polityki migracyjnej. No wiadomo, że teraz Polska ma swoje kompetencje do sterowania polityką migracyjną i póki co wychodzi nam to dobrze. Niezależnie od tego, jak ocenimy politykę migracyjną Prawa i Sprawiedliwości, to na polskich ulicach póki co jeszcze możemy czuć się bezpiecznie. Jeżeli przyjdzie do nas to, co jest we Francji czy w Niemczech, no to już tak bezpiecznie nie będzie. Ale to jest też polityka podatkowa, to jest też polityka energetyczna, to jest polityka obronna. To jest polityka zagraniczna, więc to są bardzo szerokie kompetencje. Unia Europejska chce zniesienia zasady weta w aż 65 aspektach. I przechodząc do kolejnego kierunku, w 8 aspektach, tymi aspektami już Państwu mówię, wypisałam sobie, to jest leśnictwo, ochrona zdrowia, obrona cywilna, edukacja, przemysł, bezpieczeństwo, ochrona granic i polityka zagraniczna. To mają być kompetencje współdzielone z Unią Europejską, gdzie to Unia Europejska będzie miała pierwszeństwo decyzji w tych aspektach ponad państwem polskim. I to powoduje, że my całkowicie wyzbędziemy się naszej suwerenności. To spowoduje, że polski rząd w Polsce nie będzie miał praktycznie prawa decydowania, no bo wszystko będzie musiało zostać zaakceptowane odgórnie, bądź będzie spływało do nas odgórnie przez Komisję Europejską, która zostanie mocno ograniczona do tak zwanej egzekutywy. I nawet ilość komisarzy ma być ograniczona z 27 do 15. Tych 15 komisarzy w egzekutywie ma być tym organem decyzyjnym i doradczym do całej Unii, do całej Komisji Europejskiej, więc mamy tutaj bardzo duże niebezpieczeństwo co do tego, że my przestaniemy tak naprawdę, no dla mnie to wygląda troszeczkę jak zabory 2.0. To jest dosyć mocne porównanie, ale jestem przekonana, że tego typu polityka doprowadzi do tego, że w Polsce prounijne poglądy zaczną się zmieniać jednak w antyunijne i za chwilę może pojawić się widmo polexitu i wcale nie będę się temu zjawisku dziwiła. To chyba akurat pani to tak bardzo nie przeraża ta wizja zjawiska. Wie pan, no jeżeli... dążenia do polexitu. No ja akurat wbrew pozorom nie jestem za wyjściem Polski z Unii Europejskiej z tego względu, że bardzo mocno orientuję się w polityce rolnej i wiem, jak bardzo polskie rolnictwo jest uzależnione chociażby od eksportu produktów rolno-spożywczych do Niemiec. I nasza produkcja rolna generalnie opiera się na eksporcie do państw Unii Europejskiej, więc wychodząc jeszcze w dodatku z premierem Donaldem Tuskiem z Unii Europejskiej, który no nie będzie negocjował w naszym interesie, tylko będzie negocjował w interesie poszczególnych państw Unii Europejskiej. Obawiam się, że polexit byłby dokonany na bardzo złych warunkach i ja się wcale z tego nie cieszę, bo ja jestem eurosceptykiem, ale jestem eurosceptykiem właśnie wobec takich zmian, które nadchodzą, a nie wobec tego, żeby wychodzić z Unii Europejskiej za wszelką cenę. Pojawiają się też takie głosy, że to jest na razie straszenie, to jest tylko jakaś komisja Europarlamentu, że nic z tego nie będzie, że nic z tego nie będzie wielkiego, z dużej chmury mały deszcz, że na razie to jest wielki pakiet, a z tego zostanie jakiś drobiazg. Faktycznie, ma pan rację i to jest o tyle ciekawe, że to wszystko, o czym teraz mówimy, o potencjalnej zmianie w traktatach unijnych, które spowodują, że Polska przestanie być suwerennym państwem w Unii Europejskiej, decyduje w ogóle jakiś raport przygotowany na posiedzeniu jakiejś, to była komisja, to była, czy jakieś takie, nie wiem, co to było, fundacja, czy takie jakieś ugrupowanie, które debatowało sobie na temat przyszłości Unii Europejskiej.
Europejskiej posiedzenie, konferencja na temat przyszłości Unii Europejskiej, która odbyła się w czerwcu 2023 roku. Pewnie mało kto w ogóle słyszał o takiej konferencji. No i wnioski z tej konferencji zostały zawarte właśnie w raporcie, które będą przegłosowywane teraz, chociażby w listopadzie, na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. I moment, kiedy będzie ratyfikacja tych wynegocjowanych warunków zmian w traktatach, bo to jest jakby kolejny krok, to jest ostateczny moment, kiedy my zdecydujemy, czy my chcemy jako Polska mieć prawo weta w Unii Europejskiej, czy nie chcemy. I obawiam się, że mając Donalda Tuska jako premiera, nie będziemy mieli tego prawa weta i Donald Tusk zagłosuje tak, jak chce tego państwo niemieckie, czy jak chce tego Francja, czy właśnie ta część Unii Europejskiej. Jeszcze zobaczymy, czy w ogóle te traktaty, jak one będą zmieniane, w jakim trybie, bo to nie jest wcale przesądzone. Jeżeli to będzie głęboka zmiana traktatów, to będą musiały się odbyć referenda po prostu. To prawda. Więc to wszyscy Europejczycy zadecydują, czy chcą. Ale też z tego, co czytam w tym tekście, który dzisiaj zrobił na mnie wrażenie, nie do końca jest wyjaśnione tak naprawdę relacja między wynikami referendum i trybem referendalnym, a faktycznym wchodzeniem traktatów. Panie profesorze, nie da się ukryć, że lewica z reguły w takich sytuacjach, polska lewica, jest proeuropejska w sensie takim, że z reguły popiera te rozwiązania wspólnotowe przeciwko rozwiązaniom krajowym, nazwijmy to, czy tym, które wspierają kraj. No, ale polska lewica ma i są również nurty w lewicy, które bardzo mocno podkreślały suwerenność i funkcjonowanie suwerennego państwa. Czy to nie jest jednak ślepa ścieżka i czy w tym przypadku tak naprawdę wszystkie siły w polskiej polityce nie powinny powiedzieć sorry, może to nie jest dla nas najlepsza droga, bo tak naprawdę prowadzimy do tego, żeby dwa duże kraje, które w wielu sprawach mają historycznie i obecnie inne interesy niż my, zdominują po prostu Europę. Dopóki będzie im po drodze z naszymi interesami, to nasze interesy będą realizowane, ale jeżeli wejdą w grę inne sprawy, konkurencja gospodarcza, kwestie geopolityczne, które te również czasami w inny sposób przebiegają, no, chociażby kwestia imigracji, choćby kwestia imigracji z południa, ale też bezpieczeństwa ze strony wschodu, gdzie my jesteśmy bardziej narażeni, to one będą grały na swoje i wymuszały na nas taką postawę. Nie odczuwa pan takiej obawy? Ja przede wszystkim chcę podkreślić, że polska lewica jest za dobrymi rozwiązaniami, niezależnie od tego, czy one są wychodzą wszyscy z Polski, chcemy, czy one wychodzą wszyscy z Unii chcemy, żeby było dobrze i słońce świeciło. To jest tak, że tutaj pani przedstawia taką perspektywę, że jak coś jest zdecydowane w Unii Europejskiej, no to na pewno jest wątpliwe. A pan na odwrót. Na pewno jest zagrożenie. A pan właśnie na odwrót. Nie. Właśnie nie. Ja uważam tak, po pierwsze, jest tak, że trzeba się przyglądać konkretnym rozwiązaniom i albo je popierać, albo montować koalicję przeciwko nim. Bez dyplomacji nic nie zrobimy. Unia Europejska to nie jest Polska. Tak? To jest wiele różnych krajów. Dobra, ale żeby, musimy się z tym pogodzić. Ale weszliśmy tam, wszyscy się na to zdecydowaliśmy. Ale żeby tworzyć koalicję przeciwko tym rozwiązaniom, trzeba powiedzieć, my nie chcemy tych rozwiązań, mamy co do nich wątpliwości, albo one są po prostu złe. Tak, ale trzeba traktować Unię jednak jako przestrzeń pewnej gry o rozwiązania, a nie zakładać, że zrobimy rejtana i to będzie takie bardzo polskie, tak jak przez 8 lat robił PiS. I nic z tego nie wynikło. Nic z tego nie wynikło, aż w końcu przegrali wybory. Państwo mówią, że... Zgodzę z jedną rzeczą, że rzeczywiście zdolności koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości są nijakie, tak, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. I to jest przykre, bo to jest partia prawicowa, która powinna weźmy zbudować ten polexit. Jak przyjrzymy się, co się stało w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy dzisiaj 7 lat po Brexicie, 55% Brytyjczyków mówi, to była głupia decyzja. Tylko 1/3 mówi, że to była decyzja. Ale nie rozpadła się Wielka Brytania, nie ma tam strasznego kryzysu. City się nie wyniosło z Londynu. Mieliśmy spektakularne kryzysy, także jeżeli chodzi polityczne. Ale także jeżeli chodzi o siłę roboczą, tak te problemy z kierowcami ciężarówek, niski poziom inwestycji. Wszyscy to mieli. To jest ten kraj, ludzie nie mają poczucia, że po odłączeniu zyskali jakieś, że Anglia się i Wielka Brytania się rozwijają. Nie. No jest takie poczucie, no gdzieś się tam wleczemy w ogonie. Myślę, że to jest przestroga. To jest przestroga dla wszystkich, którzy chcą po prostu z Unii Europejskiej wyjść, bo uważają Unię Europejską generalnie za problem, a nie za rozwiązanie. My się tym, polska lewica się różni tym, że uważa Unię za rozwiązanie, a nie za problem. Rozwiązanie dla jednych, bo można powiedzieć, że Wielka Brytania czy zwraca się w ogonie chyba w kwestii jednoczenia, no ale gorszym przykładem jest Grecja w Europie, który wszyscy znają.
Moim zdaniem pomoc dla Grecji to było coś, co sprawiło, że już nikt podczas tego kryzysu covidowego nie miał tak samo głupich pomysłów, że tylko oszczędzać, tylko że zrobiono ten pakiet Recovery Fund, ten fundusz odbudowy i zdecydowano, żeby wpompowywać pieniądze do gospodarki, a nie żeby zaciskać pasa. Reprezentujecie państwo nurty, które są dalekie od siebie, ale obydwa odwołują się bardzo mocno do demokracji, do takiego państwa obywatelskiego, gdzie funkcjonuje pewnego rodzaju samostanowienie. W tym przypadku bardzo ciężko mówić o samostanowieniu. To tak naprawdę większość Polaków traci kontrolę, jak pani to widzi. No, tak jak powiedziałam, pozbycie się zasady, czy likwidacja zasady jednomyślności i oddanie pod kompetencje Unii Europejskiej aż 65 aspektów, bo nawet profesor Genowefa Grabowska mówiła o ponad 260 zmianach, które mają nastąpić w traktatach dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej, to jest zbyt dużo i to jest zdecydowane wyzbycie się naszej suwerenności. Tak jak powiedziałam, my będziemy mieli problem z tym, że jeżeli będziemy chcieli kreować chociażby własną politykę migracyjną, no to przyjedzie ktoś z Unii Europejskiej i powie zaraz, podpisaliście to, no to musicie ich przyjąć. I co wtedy zrobimy? Nie będziemy mogli zrobić absolutnie nic, bo będą nakładane sankcje, będzie rosła presja ze strony Komisji Europejskiej. No inna sprawa jest taka, że z Donaldem Tuskiem u władzy, z Donaldem Tuskiem jako premierem rządu, no polityka wobec Unii Europejskiej będzie mocno uległa, bo też mam takie wrażenie, że Donald Tusk zgodzi się na wszystkie możliwe zmiany w traktatach, chociażby po to, żeby na przykład objąć stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej w przyszłości. Jego nie interesuje polska polityka. On tu nie wrócił po to, żeby budować państwo przez jedną czy dwie kadencje. Brytyjczykom się nie podobało, powiedzieli na razie. Jeżeli chodzi o inne kraje, w ogóle trudno mówić o siłach konserwatywnych. Raczej mamy do czynienia z siłami nacjonalistycznymi. Czy to nie jest też problemem? To jest troszeczkę też pytanie o Konfederację, że jeżeli miałby ktoś zatrzymać te zmiany, to trudno, żeby zatrzymała to wielka ilość małych, czasem radykalnych, nacjonalistycznych partii, które kłócą się wszystkie ze sobą i żadna z nich nikogo nie lubi. Konserwatystów w Europie dorżnięto, a te wszystkie ruchy takie nowej prawicy czy narodowe, populistyczne, no, w gruncie rzeczy są niezdolne do współdziałania na tle europejskim. Panie redaktorze, przede wszystkim nie jesteśmy radykalnym, nacjonalistycznym ugrupowaniem, jesteśmy konserwatywnym ugrupowaniem, dla których interes Polski jest rzeczywiście najważniejszy, co pokazuje bardzo często w naszych wypowiedziach i naszej polityce. Tu jest bardzo duży zawód do Prawa i Sprawiedliwości, który jako partia prawicowa, no niestety, ale w Europarlamencie przegłosowywał wszystkie możliwe, szkodliwe projekty za pośrednictwem właśnie naszych europarlamentarzystów, chociażby z Prawa i Sprawiedliwości, które powodowały, że takie rozwiązania mogą się w ogóle odbywać. Premier Mateusz Morawiecki również jeździł do Unii Europejskiej i podpisywał czy Fit for 55 jako kierunek, który podpisał to w ciemno, bo nie do końca wiedział być może, co się za tym kryje i jakie będzie musiał podjąć zobowiązania, czy inne tego typu sprawy. Natomiast jest akcja, jest reakcja. No jeżeli wahadło Unii Europejskiej odbija w zdecydowanie lewą stronę, no to dojdzie do tego, że odbije w pewnym momencie To pytanie na koniec jeszcze do profesora Gduli. Nie obawia się pan z perspektywy europejskiej lewicy, lewicy polskiej, tego, o czym pani mówi, że w gruncie rzeczy te ruchy tak naprawdę naprowadzą bardzo poważny eurosceptyzm. Powiem tak, to nie jest Unia Europejska, za którą głosowaliśmy. Wręcz przeciwnie, przekonywano nas, że prawo weta, kiedy głosowaliśmy w referendum unijnym, przekonywano nas, że prawo weta jest bardzo poważnym elementem mechanizmu zabezpieczającego. Lech Kaczyński, kiedy negocjowano traktat lizboński, mówił, że to jest bardzo ważne. Kiedy Rokita przyjeżdżał, jeszcze był wtedy z Platformy, z Nicei, mówili, Kaczyński go tam chwalił wszyscy, że to prawo weta, walczyli też o te mechanizmy. I nagle słyszymy, sorry, już nie ma prawa weta. To brzmi jak zniewalanie metodą salami. Ja bardzo poważnie traktuję to pytanie. Moim zdaniem rzeczywiście dotyka jednak takiej kwestii poczucia sprawczości. Tak? Znaczy, czy ludzie głosując mają wpływ na to, w którą stronę idzie Unia Europejska? Jeżeli ma się ten projekt zmian udać, to on musi uwzględnić głos obywateli. Tam jedna z propozycji też dotyczy tego, żeby w kluczowych kwestiach obywatele mogli się wypowiadać. Więc to jest tylko takie odwołanie się do referendum. Wejdę w zdanie, no bo to jest istotne. Ale jeszcze jedna rzecz. Unia Europejska
musi się stać bardziej polityczna. Znaczy te eurowybory muszą być ważniejsze. Ludzie muszą widzieć tych polityków, na których głosują. Że to nie jest tak, że zsyłka do Brukseli, później widzimy się za 4 lata. Nie? To musi zacząć funkcjonować w inny sposób. Ale moim zdaniem te ostatnie 4 lata, one pokazały, że ludzie interesują się Unią Europejską, a Unia Europejska chce dostarczać rozwiązań, które pomagają ludziom, ale też które, o których się dyskutuje. Nie? Ten fundusz odbudowy, te opłaty za emisję. To są rzeczy, które budzą emocje, jakoś dzielą ludzi, ale też zmuszają do zastanowienia się, do refleksji na temat regulacji, na temat tego, w którą stronę to ma wszystko iść. Więc moim zdaniem, jeżeli to będzie oznaczało demokratyzację Unii Europejskiej, to się obroni. Jeżeli będzie oznaczało władzę urzędników, moim zdaniem jest dużo sensu w tym pytaniu. Jeżeli mówimy o demokratyzacji Unii Europejskiej, czy o poszanowaniu w ogóle głosu obywatelskiego mieszkańców Europy, no to właśnie mamy chociażby tą konferencję na temat przyszłości Unii Europejskiej, gdzie do głosu byli dopuszczeni wyłącznie entuzjaści, a uniosceptycy no byli jakby całkowicie odsunięci. Na szczęście są nie tylko eurowybory i polecam głosować że w ogóle na eurosceptyków. Unia Europejska jest zła, no to jak ich dopuścić? Miejmy nadzieję, że w większym, stopniu będą wszyscy dopuszczeni do głosu, bo losy tworów, które no, były bardzo zwartymi wizjami ideologicznymi, były marne, a także tych, którzy w nich mieszkali. Dziękuję. Przed nami eurowybory. Dziękuję. Przed nami eurowybory. Startujecie państwo na koniec, tak lub nie? Rozważacie? Macie propozycje? Ja tego nie rozważam. Ale zachęcam do głosowania na Lewicę. To była odpowiedź. Mamy już pierwszego kandydata, o którym coś wiemy. Dziękuję serdecznie, drodzy państwo.